Witam widzów Kratki TV. Jak Państwo widzą, opuściliśmy nasz salon we Wsoli, by dziś prezentować nasze produkty na międzynarodowych, prestiżowych targach ISH we Frankfurcie. Mogłabyś nam opowiedzieć coś o produkcie, który ewidentnie przyciąga uwagę wielu klientów? Wkład, który widzimy, jest to wkład gazowy Leo 100. Przede wszystkim jest to pierwszy wkład gazowy wyprodukowany przez producenta polskiego. Na targach prezentujemy model z szybą prostą. W najbliższym czasie będzie on dostępny w różnych przeszkleniach i różną kolorystyką wyłożenia. Hitem sprzedażowym w zeszłym roku była linia kominków powietrznych Nadia. W tym roku widzę pewną modyfikację. Moniko, czy to odpowiedź na oczekiwania klientów? Tak, jak najbardziej jest to odpowiedź na oczekiwania klientów, zwłaszcza tych, którzy zainteresowani są płaszczami wodnymi. Na stoisku prezentujemy pierwszą Nadię w tej opcji. Do końca roku planujemy nowe przeszklenia, nowe mechanizmy otwierania i nowe moce nominalne. Widzę kolejną grupę produktową. Paulina, proszę opowiedz mi, co kryje się wyjątkowego w tych wkładach, poza oczywiście widocznie większym przeszkleniem w opcji bez szprosa. Linia MB to kominki stworzone z zamiłowania do perfekcji. Innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym są drzwi, które zostały zaprojektowane indywidualnie z zamkniętego profilu, który zapewnia stabilność ramy drzwiowej oraz również stabilność przy pracy w wysokich temperaturach. Wysoką efektywność, kontrolę nad spalaniem oraz czystą szybę gwarantuje potrójny system do powietrzenia komory spalania. Wkłady te przystosowane są również do domów z rekuperacją. Oczywiście w najbliższym czasie rozszerzymy linię o kolejne wersje, o zróżnicowanych mocach i przeszkleniach. A co z biokominkami? Widzę, przywieźliśmy tutaj do Frankfurtu szeroką gamę naszych produktów. Co mamy nowego w tym roku? Nie sposób wymienić wszystkich nowości, jakie w tej chwili pojawiły się w tej gamie produktów. Wspomnę tylko, że premierę na tegorocznych targach miała bezpieczna biowkładka Spark 700, akredytowana renomowanym niemieckim certyfikatem TÜV. Moniko, a co z produktami tak wielkimi jak ten biokominek? Nie przypominam sobie, żeby w ofercie wcześniej występowały właśnie takie produkty. Nasza oferta poszerzyła się o możliwość wykonania biokominków o dużych gabarytach pod zamówienie klienta. Wydaje się, że mamy do czynienia tutaj z produktem o nazwie Koza AB. Jednak wygląda ona zupełnie inaczej. Możesz mi powiedzieć i wytłumaczyć różnicę? Zgadza się. Jest to całkiem nowa wersja Kozy AB, ponieważ została ona tutaj zaprezentowana po raz pierwszy i jest to koza na zgrabnej stalowej noce. Ponadto będzie ona dostępna w dwóch wersjach, w wersji stalowej oraz stalowo-kaflowej. Kafle, które znajdują się na bokach, zostały wykonane w pełni przez nas, przez naszą firmę. Będą one również dostępne w różnych wersjach kolorystycznych i w przyszłości również będziemy poszerzać naszą ofertę pieców w zabudowie kaflowej. Do tej pory omawialiśmy nowości w grupie wkładów stalowych. Zastanawiam się, czy w tym roku przygotowaliśmy jakieś nowości w grupie produktów wykonanych z żeliwa. Oczywiście, że tak. Na tegorocznych targach premiera ma również nowy wkład żeliwny Franek. Jest to kominek żeliwny, który może być zastosowany w domach z systemem rekuperacji. Jest to bardzo nowoczesny design, w standardzie wyposażony w szybę glas oraz potrójny system do powietrzania komory spalania. Rzeczywiście, design przykuwa uwagę. Najbardziej ta cienka żeliwna ramka. Jest to pierwszy taki profil drzwi w naszych wkładach żeliwnych. Wygląda przepięknie. Chciałam zapytać, jakie są plany, jeśli chodzi o dalszy rozwój poszczególnych linii produktowych naszej firmy? A więc w pierwszej kolejności tutaj będziemy szli w kierunku kafli, kominków gazowych, no i rozwijać cały czas będziemy serię naszych biokominków, które ostatnio dostały certyfikaty TÜV-y. Będziemy wchodzić na rynek niemiecki tu z tymi produktami. A z których nowości, które pojawiły się w ostatnim czasie w naszej ofercie, jest Pan najbardziej dumny? No, ze wszystkich produktów oczywiście jestem dumny. Linia Nadi, piecy Nadia, tutaj chcemy rozszerzyć ją o płaszcze wodne, także tutaj świetnie się te wkłady przyjęły, rynek je docenił. Myślę, że jakość i cena tutaj przemawiają za tym produktem. No i to jest odświeżona nasza linia, tutaj będzie kominków z płaszczem wodnym.
i również pelletowe piece. Tutaj też mocno stawiamy na rozwój tych produktów. Kiedy możemy spodziewać się wypuszczenia tych pieców pelletowych na rynek? No, piece pelletowe. Pierwszy model, tak jak tutaj właśnie na targach mamy zaprezentowane, już jest. Za chwilę będą modele rozbudowane, zasobniki z pelletu, także cała gama tych pieców się pojawi niebawem. Linia wkładów MB już będzie też niebawem w wersji z unoszonymi drzwiczkami. Także co chwila coś nowego na pewno będzie. Cała linia kratek Venus też jako nowość została tu zaprezentowana. Myślę, że zaskoczymy jeszcze naszych klientów rzeczami, o których dzisiaj nie pokazaliśmy, nie powiedzieliśmy, ale na pewno w tym roku będzie sporo niespodzianek. W takim razie trzymamy trochę klientów w napięciu, w tajemnicy. Proszę odwiedzać naszą stronę internetową i sprawdzać nasze nowości. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Relacje z targów ISH we Frankfurcie. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej kratki.pl, a także do subskrypcji kanału na YouTubie. Dziękuję. Do widzenia.